Cóż za piękne i ciepłe przedpołudnie. Cóż za znakomite grono gości. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Agata Konarska na konferencji prasowej poświęconej laureatom 27. edycji konkursu Teraz Polska i 8. edycji konkursu Wybitny Polak. Dziś wieczorem tu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej wręczone zostaną statuetki dla najlepszych polskich produktów, usług, innowacji i gmin. Zanim jednak spotkamy się dziś wieczorem na uroczystej gali, porozmawiajmy o tegorocznych, wyjątkowych absolutnie laureatach. Poproszę o zabranie głosu prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Na dobry początek pana Krzysztofa Przybyła. Zapraszam. Dziękuję bardzo. To konferencja prasowa. Będziemy bić sobie brawo pewnie na gali. A teraz, szanowni państwo, chciałem serdecznie przywitać państwa na konferencji prasowej poświęconej Godłu Teraz Polska, 27. edycji konkursu Teraz Polska i 8. edycji konkursu Wybitny Polak. Od pierwszej edycji konkursu, czyli ponad 25 lat to już trwa, Polska i Polacy bardzo się zmienili. Przede wszystkim jako naród staliśmy się świadomymi konsumentami. Oznacza to, że Godło Teraz Polska teraz szczególnie jest potrzebne. Na zakupach coraz częściej wybieramy jakość, a biało-czerwony znak pomaga nam podejmować właściwe, dobre decyzje przy zakupach. Polacy już wiedzą, że Godło Teraz Polska jest na pewno gwarancją dużej satysfakcji. Doceniają to godło również przedsiębiorcy, wiążąc z nim wyjątkowy instrument promocyjny i podnosząc swój prestiż. Za chwilę poznamy laureatów tej kolejnej 27. edycji na najlepsze produkty, usługi, przedsięwzięcia innowacyjne i gminy. Poznamy również laureatów Wybitnych Polaków, konkursu, który od 8 lat cieszy się dużym i coraz większym zainteresowaniem za granicą, bo promowanie osiągnięć naszych rodaków jest bardzo ważne i przynosi nam chwałę. A Polacy osiągają sukcesy zarówno w dziedzinie biznesu, nauki, jak i kultury. Cieszymy się bardzo, jesteśmy z tego dumni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. A teraz z wielką przyjemnością zapraszam pana profesora Michała Kleibera, przewodniczącego kapituły konkursu Teraz Polska i proszę o przedstawienie tegorocznych laureatów. Dzień dobry państwu. Jest mi strasznie miło, że kolejny raz mamy ten przesympatyczny dzień, w którym możemy z dumą przyznać nasze wyróżnienia tym, którzy rozsławiają imię Polski. Rozsławiają nasz kraj tutaj, dodając nam ducha w tę maksymę, że Polak potrafi, ale także rozsławiając nasz kraj za granicą. Muszę powiedzieć z satysfakcją, że mamy co roku coraz trudniejsze zadanie. Kiedyś przed wielu laty, to wtedy jeszcze nie była moja działalność, nie było łatwo naprawdę znaleźć takie wybitne produkty, usługi czy innowacyjne przedsięwzięcia, które by zasługiwały na to zaszczytne miano Teraz Polska. Dzisiaj mamy tylu ludzi i tyle firm sukcesu, że ten wybór stał się naprawdę bardzo trudny. Tym bardziej, że rozpatrujemy tutaj bardzo wszechstronne produkty, usługi, których porównywanie ze sobą nie jest rzeczą łatwą. Proszę państwa, kolejny raz mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń, co odnotowuję z wielką satysfakcją i spośród wszystkich tych zgłoszeń w toku zażartych dyskusji wyłoniliśmy 28 laureatów. Chciałbym bardzo dobitnie powiedzieć, że kapituła jest ostatnim etapem oceny, a przedtem wszystkie zgłoszenia podlegają skrupulatnej ocenie najbardziej kompetentnych gron, które prosimy o pomoc, najróżniejszych organizacji, stowarzyszeń. Także to, co trafia na posiedzenia kapituły, to już ma pewne sugestie od ekspertów. No a kapituła oczywiście nakłada na to swoje dodatkowe poglądy i w toku dyskusji podejmuje ostateczną decyzję. Proszę państwa, ta 27. edycja konkursu Teraz Polska zakończyła się w ten sposób, że nagrodziliśmy 13 produktów, 9 wyróżniających się usług,
3 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 3 samorządy gminne. Wśród laureatów, tak jak powiedziałem, gama jest bardzo różnorodna. Mamy cydr dobroński, mamy sery pleśniowe Lazur, mamy produkty z linii Henrykania, drukarkę trójwymiarową Zortrax, pierwszy raz w historii konkursu teatr, krakowski teatr komedia, pierwszy polski komercyjny procesor, a także, tu proszę się nie przestraszyć, nabój z bojowym pociskiem do armaty czołgu Leopard 2. Krótko mówiąc, gama wyróżnień jest duża, ale strasznie się cieszymy z tego, że właśnie taki szeroki zasięg ma nasza działalność. Proszę Państwa, chciałbym dobitnie powiedzieć, że wierzę i mamy na ten temat solidne informacje. Wszyscy wyróżnieni traktują godło teraz Polska z wielką dumą, jako najlepiej rozpoznawane wyróżnienie dotyczące jakości w naszym kraju, o czym mówią bardzo, bardzo szerokie badania. Natomiast mówię to teraz i powiem to jeszcze raz wieczorem, to wyróżnienie jest także zobowiązaniem dla tych, którzy je otrzymali. To jest zobowiązanie do tego, żeby godnie to godło dalej promować ku naszemu wspólnemu zadowoleniu. Proszę Państwa, listę nagrodzonych mają Państwo w materiałach. Muszę w tym momencie powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie od pewnego czasu postanowiliśmy przyznawać również nasze wyróżnienie wybitnym Polakom. Wierzymy głęboko, że Polaków w Polsce i na świecie jest bardzo wielu, którzy rozsławiają imię naszego kraju. I wydaje nam się, że to wspaniałe hasło teraz Polska jest właściwym wyróżnieniem dla tego typu osób. Tym razem mamy 2 przedstawicieli świata kultury. Jeden z nich, pan Jan Kaczmarek, laureat Oscara za muzykę do filmu Marzyciel. Bardzo serdecznie witamy pana dzisiaj razem z nami. Drugim laureatem jest osoba, która w tym budynku bywa często. To jest dyrektor Polskiego Baletu Narodowego, pan Krzysztof Pastor. Też będziecie mieli państwo okazję dzisiaj go zobaczyć. To są osoby, które w opinii jednomyślnej, opinii kapituły, wspaniale rozsławiają nasz kraj. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zgodziły się być z nami i przyjąć to wyróżnienie. Wreszcie mamy już też zwyczaj od pewnego czasu, że przyznajemy honorowe wyróżnienie dla organizacji, które dokonały czegoś ważnego, co cieszy się wielką popularnością albo jest bardzo ważne dla nas wszystkich. I w tym roku 2 honorowe wyróżnienia teraz Polska otrzymuje Polski Związek Motorowy za organizację Rajdu Polski, który jest drugi, o czym pewnie Państwo nie wiecie, po rajdzie Monte Carlo, najstarszym rajdem na świecie i który co roku gromadzi wokół tras na Mazurach, z centrum w Mikołajkach, po 100 tysięcy kibiców wiernych tego sportu. Mamy dzisiaj z nami pana prezesa Polskiego Związku Motorowego, pana Andrzeja Witkowskiego. Witamy bardzo serdecznie. Drugą organizacją, która otrzymuje to wyróżnienie, jest Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego za stworzenie systemu gwarantowanej jakości żywności. To jest inicjatywa, o wadze której nie muszę Państwa przekonywać. Stworzenie tego typu instytucji odpowiedzialnej w bardzo precyzyjnym i szerokim zakresie za jakość żywności uznaliśmy, że zasługuje również na nasze wyróżnienie. Proszę Państwa, myślę, że te wyróżnione firmy, osoby
są miarą naszych dzisiejszych sukcesów na rynkach krajowych, ale także na rynku światowym. Myślimy, że to jest bardzo ważne, żebyśmy lepiej niż dotychczas potrafili cieszyć się sukcesami tych, którzy takie sukcesy odnoszą. Jest ich więcej niż myślimy i ten nasz dosyć ponury dzień codzienny próbujemy w ten sposób rozjaśnić i pokazać nam, jeszcze raz to powiem, że Polak naprawdę potrafi. Bardzo dziękuję. Bardzo pięknie dziękujemy, panie profesorze. Drodzy państwo, jak pan profesor już zdążył nadmienić, w 27. edycji konkursu Teraz Polska pierwszy raz w historii biało-czerwonym godłem nagrodzony został teatr. Ale jaki teatr, drodzy państwo, w swoim repertuarze posiada wyłącznie polskie sztuki komediowe? Jest w stanie zagrać przedstawienie w każdej scenerii, nawet na wyłączność, w myśl wyznawanej zasady teatr dla biznesu, biznes dla teatru. W kategorii usługi podczas wieczornej gali nagrodę odbierze Krakowski Teatr Komedia. A dzisiejszego przedpołudnia jest z nami pan Mariusz Stasiak-Apelski, wiceprezes zarządu, którego bardzo proszę teraz o kilka słów. Dzień dobry państwu. Cóż powiedzieć? Po pierwsze, nie dość, że sztuki nasze są polskiego autorstwa, to autorstwa głównie Jana Jakuba Należytego, którego muszę zastąpić dzisiaj ze względów losowych, ale na dzisiejszej gali będzie można z naszym autorem sztuk porozmawiać. Cieszę się, że oficjalnie dowiadujemy się o tym w gmachu Teatru Wielkiego, gdyż, jak sądzimy, znaleźliśmy się w grupie 9 nagrodzonych usług, gdyż została zauważona nasza innowacyjność. Polega ona na tym, że my nie mamy takiego gmachu jak ten. Co więcej powiem, my nie mamy żadnego gmachu. Naszą wartością są sztuki komediowe, które produkujemy i które wystawiamy tam, gdzie klienci chcą. Przy okazji realizujemy oczywiście zasadę teatr dla biznesu, biznes dla teatru. Te dwie instytucje łączone ze sobą myślę, że mogą bardzo dużo sobie pomóc we wspólnej promocji, ale oczywiście nie zapominamy o imprezach obiletowanych. Wystawiamy je w całej Polsce. W tym roku będzie nas można zobaczyć na Mazurach, nad morzem, na Mazurach również podczas pływającego teatru na statku Chopin i na statku Batory w Krakowie, który stacjonuje przy zamku na Wawelu. Mamy pomysłów szereg, dlatego że wychodzimy z założenia, że na rynku prywatnych teatrów ważne jest to, aby dać to klientom, widzom, czego po prostu nie mogą zobaczyć. Stąd między innymi nasze granie w okresie letnim, w różnych okolicznościach przyrody niespotykanej. Mamy szereg pomysłów, jeśli chodzi o rok 2018. Chcemy zaproponować świętowanie 100 lat radości z niepodległości właśnie poprzez spektakle teatralne. Już do tego projektu zapraszamy, będziemy o tym mówili. To mogę powiedzieć, że czujemy się bardzo nagrodzeni, ale z drugiej strony zobowiązanie, dlatego że teraz Polska rzeczywiście jest godłem od 27 lat rozpoznawanym i wcale nie jest tak, że coraz mniej rozpoznawanym, wręcz odwrotnie. I my postaramy się w tym roku rozstawiać go w Polsce, a w przyszłym przy okazji 100 lat radości z niepodległości również na świecie. Dziękuję państwu serdecznie. Zapraszam do kontaktu, jeśli będzie coś więcej potrzeba się dowiedzieć od nas teraz bądź podczas gali wieczornej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy mały startup założony przez studentki może zrewolucjonizować rynek kosmetyczny opanowany przez wielkie przedsiębiorstwa i jakże silne marki? Okazuje się, proszę państwa, że może, bo im się udało. Ich rewelacyjną rękawiczkę do demakijażu krótko po premierze pokochały Polki. Teraz zdobywają zagraniczne rynki w kategorii produkty. Podczas wieczornej gali nagrodę odbierze firma Fenicopter za rękawiczkę do demakijażu Glow. Proszę o zabranie głosu teraz panią Ewę Dudzic. Zapraszam. Dzień dobry państwu. Godło Teraz Polska od tak wielu lat jest symbolem polskiej przedsiębiorczości i jest nam niezmiernie miło, że nasz startup i nasze innowacyjne produkty do demakijażu Glow zostały nagrodzone godłem Teraz Polska. Startup stworzyłyśmy 6 lat temu wspólnie z koleżanką ze studiów. Miałyśmy wtedy marzenie, że chcemy stworzyć produkt polski, który podbije świat. Takie było nasze marzenie i jak 6 lat temu opowiadałyśmy o tym marzeniu, to mało kto wierzył, że nam się uda. Początki były bardzo trudne. Przez ponad 3 lata pracowałyśmy tylko we dwie, bardzo ciężko.
I słyszałyśmy, że będzie to trudne, ponieważ rynek kosmetyczny jest tak wymagający. Miałyśmy marzenie stworzenia produktu, który ułatwi kobietom życie. I poczułyśmy, że to marzenie się spełnia po tym, jak widziałyśmy, jak dużym zainteresowaniem cieszy się produkt w Polsce. Wprowadziłyśmy go do dużej sieci we Francji. To był taki moment, w którym poczułyśmy, że marzenie nasze się spełnia. Produkt był dostępny w ponad 330 punktach sprzedaży we Francji. Francuski oszalały na jego punkcie, bo jest bardzo naturalny, bezpieczny dla skóry. Później przyszedł czas na podbój Bliskiego Wschodu. Tam Glow jest wśród 10 najlepiej sprzedających się produktów kosmetycznych w bardzo dużej sieci. Wśród najlepszych francuskich marek. W zeszłym roku spełniłyśmy nasze kolejne marzenie, podbiłyśmy rynek amerykański i produkt jest w sprzedaży w około 1000 punktach sprzedaży. Na dzień dzisiejszy sprzedajemy Glow, który jest w 100% produkowany w Polsce, w ponad 6000 punktach sprzedaży na całym świecie. Wspólnie z teamem około 50 osób i w biurze, i w produkcji pracujemy na ten sukces codziennie. Bardzo im za to dziękuję. I bardzo dziękuję za tą nagrodę, bo zawsze z dumą podkreślałyśmy swoje polskie pochodzenie, polską produkcję i teraz z dumą będziemy nosić godło Teraz Polska. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Na światowym rynku elektroniki działają od 1999 roku. To wtedy trójka absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach zdecydowała się na założenie własnej firmy. Zamiast wyjechać za granicę, postanowili zostać w kraju. Byli jedną z pierwszych firm, która zaczęła działać w Polsce na rynku elektroniki. A już po roku znaleźli się wśród 15 wiodących firm na świecie, które zajmowały się tą częścią przemysłu. Dziś są autorami najszybszego procesora na świecie. Ale to ich najnowsze dziecko przyniosło im go Teraz Polska. 32-bitowy procesor D32 Pro jest prawdziwym przełomem, nie tylko w historii samej firmy, ale przede wszystkim polskiej elektroniki. Dlaczego? O tym między innymi opowie Państwu teraz pan Jacek Hanke, prezes firmy Digital Core Design. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Godło Teraz Polska jest najbardziej rozpoznawaną nagrodą, jaką kiedykolwiek w historii firmy otrzymaliśmy. Jest dowodem na to, że ciężka praca, że głęboka specjalizacja i innowacyjne, nowoczesne produkty są kluczem do sukcesu. Nasza spółka, jak pani powiedziała, powstała blisko 18 lat temu i wtedy, kiedy zaczynaliśmy działalność, wysłaliśmy nasz biznesplan do oceny specjalistom, którzy ocenili, że branża jest świetna, bardzo perspektywiczna, ale niemożliwa do zastosowania w Polsce. W tej chwili po 17 latach pracy opracowaliśmy nowoczesny 32-bitowy procesor, który jest pierwszym w historii Polski komercyjnym w pełni procesorem. Nagroda, jaką otrzymujemy, jest szczególnie istotna w tej chwili, na dniach, kiedy nasz kraj przygotowuje się do wprowadzenia szeregu innowacyjnych produktów i z myślą o takich produktach jak nowoczesne dowody osobiste, jak zabezpieczenia transakcji bankowych, z taką myślą projektowaliśmy nasz procesor, który jest taką bazą do rozbudowywania systemów i do składania wielkich aplikacji elektronicznych niejako z klocków. Szczególnie istotne jest jego możliwość rozbudowy o kolejne moduły. Nad jednym z takich modułów w tej chwili pracujemy, który mam nadzieję, że za rok czy dwa będziemy mogli powiedzieć, że ten kolejny moduł to jest największe osiągnięcie w naszej historii. A mianowicie pracujemy nad modułem kryptograficznym, który pozwoli wykorzystać nasz nagrodzony D32 Pro w wielu aplikacjach finansowych, w dowodach osobistych, w kartach bankomatowych, wszędzie tam, gdzie istotne jest bezpieczeństwo, gdzie istotne jest bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo transakcji, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy słowo cyberbezpieczeństwo w zasadzie nie jest takim najbardziej chwytliwym hasłem we wszystkich telewizjach. Liczę na to, że będziemy godnie reprezentować Godło Teraz Polska
Wszystkie nasze produkty od lat są sprzedawane głównie za granicą. Dopiero od niedawna zwróciliśmy się w stronę Polski, z którą zawsze wiązaliśmy swoją przyszłość. Wiele lat temu, otrzymując propozycję wyjazdu za granicę, żebyśmy pracowali dla zagranicznych konsorcjów, powiedzieliśmy z kolegami, że my zrobimy to samo, zrobimy w kraju. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To drugi po słynnym Monte Carlo, najstarszy rajd na świecie, chociaż rzeczywiście nie wszyscy o tym wiedzą. Jego pierwsza edycja na trasie Warszawa-Białowieża-Warszawa została zorganizowana już w 1921 roku. W tym roku odbędzie się już 74 raz z udziałem najlepszych kierowców świata wśród malowniczych mazurskich jezior, wzgórz i pól, tworzących wyjątkowe tło dla rajdowych samochodów. Rajd Polski, bo o nim mowa, jest także znakomitym narzędziem promocji marki Polska na arenie międzynarodowej. A dziś wieczorem honorowe wyróżnienie Teraz Polska odbierze Polski Związek Motorowy właśnie za organizację Rajdu Polski. Teraz o zabranie głosu poproszę prezesa Polskiego Związku Motorowego, pana Andrzeja Witkowskiego, który jest z nami. Panie profesorze, panie i panowie, muszę powiedzieć, że z wielką radością oczywiście otrzymaliśmy informację o wyróżnieniu honorowym Rajdu Polskim i z niemałym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że zawsze Teraz Polska kojarzyła nam się z polską produkcją, mniej postrzegaliśmy jako polski produkt promujący nasz kraj. I te słowa dotyczące naszej historii to wszystko prawda, że od 95 lat Polacy organizują rajd, który jest jednym z najstarszych rajdów na świecie. Przechodził różne koleje, był rundą mistrzostw Europy, był rundą mistrzostw świata. Od 5 lat jest właśnie rundą mistrzostw świata. A chcę powiedzieć, że tylko 13 krajów na świecie ma przyjemność i możliwość organizacji rajdowych samochodów mistrzostw świata. Przytoczę kilka liczb. Zeszłoroczne 13 rajdów oglądało 700 milionów ludzi na świecie w telewizji. Polski rajd był oglądany przez 50 milionów kibiców na całym świecie. Ponad 298 dziennikarzy, z tego 203 dziennikarzy i fotoreporterów było w naszym kraju, aby przekazywać relacje z jakże popularnych zawodów. I myślę, że to jest najlepszy dowód na to, jak sport może promować kraj, jego piękno, a jednocześnie to, co jest ważne w rajdzie. Organizacja, a więc perfekcyjna organizacja, pokazujemy, że Polacy potrafią. Wspaniałą gościnność naszych kibiców, pokazujemy piękno Mazur, a jednocześnie, co jest bardzo ważne przy organizacji rajdów, że robimy to zgodnie z naturalnym środowiskiem człowieka. Chcemy pokazać, że rajdy można organizować zgodnie z ekologią w tak ważnym dla nas miejscu, jakim są Mazury, a jednocześnie Rajd Polski, który, jak można powiedzieć, inauguruje sezon letni. Stąd chciałbym wykorzystać okazję, aby zaprosić Państwa na 74. Rajd Polski w tym roku, który rozpoczyna się 29 czerwca i trwa do 2 lipca. Gwarantujemy, że ponad 100 tysięcy ludzi, najlepsi zawodnicy na świecie. Także dla nas Teraz Polska to z jednej strony ogromne wyróżnienie, a z drugiej strony zobowiązanie, aby czynić Rajd Polski jak najlepszy. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Drodzy Państwo, od 2000 roku Fundacja Teraz Polska nagradza wybitnych Polaków, czyli osoby, które swoimi działaniami, swoimi sukcesami budują markę naszego kraju na świecie. W ubiegłym roku zaszczytne tytuły Wybitny Polak otrzymały dwie wspaniałe bizneswoman, dr Irena Eris i Elżbieta Wysoczańska oraz profesor Krzysztof Matyjaszewski, naukowiec od lat wymieniany jako polski kandydat do Nagrody Nobla. W tym roku kapituła Teraz Polska wybrała dwóch laureatów. Do grona wybitnych Polaków dołączy Krzysztof Pastor, dyrektor Baletu Narodowego oraz wspaniały kompozytor, laureat Oscara za muzykę do filmu Marzyciel, nominowany do Złotych Globów i Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej, jeden z najwybitniejszych w świecie kompozytorów muzyki filmowej, który stworzył niezapomniane ścieżki dźwiękowe do kilkudziesięciu filmów, a także symfoniczne utwory koncertowe. Szanowni Państwo, przed Państwem wybitny Polak 2017, Jan Kaczmarek. Dzień dobry Państwu, to niewątpliwy zaszczyt i z radością jestem tutaj. I też się ogromnie, że jest to tak szeroka koncepcja, że i biznes, i inicjatywy takie jak Rajd Polski, i też artyści
są traktowani z tą samą powagą jako ci, którzy reprezentują to, co najlepsze w Polsce. Ja z dumą od lat służę idei Polski i podkreślam moją polskość i jestem dziś bardzo wzruszony, że będę mógł przyjąć tę nagrodę od Państwa. Dziękuję ogromnie. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, oficjalna część naszego spotkania powoli dobiega końca. Jeśli mają Państwo jakieś pytania do naszych gości, to jest teraz okazja, by je zadać lub też za chwilę podczas części nieoficjalnej. Są pytania? Rozumiem, że ta bezpośrednia koncepcja rozmów podoba się Państwu bardziej. Tymczasem w takim razie, zanim nie zaproszę Państwa na poczęstunek, pragnę poinformować, iż konkurs Teraz Polska nie mógłby odbyć się bez wspaniałych sponsorów i partnerów, także medialnych. Tegoroczną edycję wspiera Polskie Radio, Telewizja Polska, Centrum Prasowe PAP, Link to Poland, magazyn Think Tank, portal innowacji Polish Market, magazyn przedsiębiorcy EU, serwis administracyjno-samorządowy infor.pl. Bardzo pięknie dziękujemy za to wsparcie. Dziękuję również Państwu za obecność i za uwagę. I do zobaczenia już dziś wieczorem, 27. gala.